Tłumacz, czym jest Biblia, bo oni myślą, że to abrewiasz. Brawo, to wciśnienie. Nie, że Dawidowi. Mówił Dopiero to Michale. właśnie z tej tradycji zostało opracowane, dopracowane. Tak. I jeśli człowiek się oprze na tekstach Margileli. Biblii, Pisma Świętego, te pewne wątpliwości czy trudności, ja bym powiedział tak, błędne pragnienia, oczekiwania, które zresztą, jak moi rozmówcy wiedzą, wyrastają zwłaszcza dzisiaj w tych wojujących nurtach feministycznych, które patrzą na tą Biblię, prawda, jak to krzywdzi, gardzi, poniża kobietą. No jeśli wyjdziemy z takiego założenia, to trudno nam będzie dotrzeć w tym zacietrzewieniu i takim spojrzeniu już uformowanym na prawdę, która przecież daje kobiecie w Kościele bardzo wiele do zrobienia i do odnalezienia swojej roli także we wspólnocie, prawda? I to pokazuje Kościół Apostolski. Wspomnieliśmy o posłaniu Marii Magdaleny. Ona tu się objawiła. Nie ma objawienia bez woli Pana Boga. No bo nie jest tak, że któryś ze świętych się objawia, bo tak akurat sobie przyszło do głowy. Tylko Pan Bóg w konkretnym właśnie tego chce. Właśnie to Bóg tego chce. Co my nieraz chcemy pełnić swoją wolę i dlatego trudno nam zaakceptować wytłumaczenie, bo Bóg tak chce. Ale to wtedy, przepraszam, ojcze, to wtedy, co to znaczy, że ja czegoś chcę? Że ja narzucam plan Bogu? A przecież jak się definiuje życie ziemskie? Spełnij plan Boga. I Maria Magdalena przyszła tutaj. W konkretnym momencie, pewnie też z konkretnym przesłaniem, więc skupmy się na Marii Magdalenie Piłkorajskiej. Czyli ojciec Dawid, już widzę, i z radio słuchacze zrozumieli, jaka jest biblijna Magdalena, prawda? Myślę, że ten piękny obraz mamy już zarysowany. To trzeba było powiedzieć i na pewno trzeba będzie jeszcze dodać wiele rzeczy z Biblii, bo nie można mówić o dzisiejszych czasach, czy tych nie tak dawno odległych, 400 lat temu, bo mówiliśmy Marii Magdalenie, świadek życia, śmierci, zmartwychwstania. Przechodząc właśnie do Biłkoraja, to trzeba mówić o jeszcze jednym świadku, i to się pięknie nam tutaj zlewa, świadku miłosierdzia Bożego i o misji Marii Magdaleny, która tutaj zaczęła się spełniać właśnie w Biłgoraju. Ja słuchając tego wyjaśnienia i osadzenia biblijnego Marii Magdaleny, to przytoczyłem już w kościele i teraz chciałbym jeszcze raz przytoczyć słowa, które jeszcze bardziej rozumiem. I czasami jak tutaj w kościele modlimy się w sobotę podczas nowenny, to zachęcam ludzi, aby modlili się za stolicę świętej Marii Magdaleny, przytaczając słowa świętej Elżbiety, która przepięknie powiedziała, nie tak dawno te słowa znalazłem, że jest taki jeden święty, którego prośbą nie oprze się sam Bóg. Tym świętym jest Maria Magdalena. Właśnie chyba to wynika z tego wybraństwa świętej Marii Magdaleny. I tutaj misja dla świętej Marii Magdaleny, która objawiała się ponad już 400 lat temu, bo gościliśmy Radio Maryja właśnie 3 lata temu, świętując 400-lecie objawień świętej Marii Magdaleny. Przychodząc do tej parafii, zastanawiałem się, dlaczego święta Maria Magdalena. Przecież tylu wspaniałych świętych jest, a właśnie święta Maria Magdalena na tych naszych terenach. I studiując, można powiedzieć, historię tych ziem naszych, biłgorajskich, ale i Krasnobrodu, nie tak odległego, Koraja, dowiedziałem się, że tutaj mieszkało na tych terenach 90% reformacji kalwinów. Tu odbywały się sobory kalwińskie w Biłgoraju. I można powiedzieć właśnie, też wsłuchując się w słowa tutaj księdza profesora i też wielkiego znawcy, bo wiem, że wiele lat spędził w Niemczech i w jaki sposób przyglądał się i reformacji, i protestantom. I na pewno nam to jakoś w pewien naukowy sposób też wyjaśni, dlaczego właśnie ta święta Maria Magdalena się objawiła tutaj, powodując to, że dzisiaj, kiedy żyjemy już w Biłgoraju i w tych czasach, te wszystkie, można powiedzieć, i inne wierzenia i reformacja przestała istnieć. Była niewygodna, czyli praca ojców franciszkanów, którzy tutaj byli i pracowali ponad 200 lat tutaj na tym wzgórzu, przecież spoczywają oni wraz z braćmi, jest 46 ojców. Więc ta ich praca, ta Maria Magdalena,
rozsławiana na tych terenach, pomogła rozprawić się z reformacją na tych terenach. I to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe przesłanie świętej Marii Magdaleny. I bardzo dobrze, że my to odkrywamy w dzisiejszych czasach, że Ojciec Święty, jak też już wspomnialiśmy, na nowo z tej rangi zwykłego wspomnienia, no, nagle przypomina sobie o świętej Marii Magdalenie. Nie wiadomo dlaczego, po 2000 lat, a nie, mówi, to nie będzie wspomnienie, to będzie święto. Jak no jest... święta Maria Magdalena rozprawiła się z kalwinistami? To myślę, że ksiądz profesor, jako większy znawca. A ja podam tylko numery telefonów już Państwu, żeby mogli Państwo sobie zapisać i za chwilkę też do nas dzwonić z pytaniami. 84-686-74-76, powtórzę, 84-686-74-76 i drugi numer 84-686-74-75, więc kocyneczka tylko inna, 84-686-74-75, bo w kontekście tego, że Maria Magdalena objawiła się tutaj, że przyszła, że jest posłana. Kiedy poznaliśmy ją z kart Ewangelii, właśnie przychodzi. Przychodzi tu, gdzie są kanieni. Uwiarygadnia też swoją obecność, bo przychodząc tutaj dzieją się rzeczy nadzwyczajne. Nadzwyczajne, ponieważ dzieją się cuda, przemiany życia, ale też chromi odzyskują siły, siły nóg, siły rąk. Ociemniali przywracane są widzenie, wzrok, przywracane też jest życie, czyli to jest takie przyjście bardzo świadka mocnego, z wielką mocą tutaj przychodzi. I tutaj przychodzą też rzesze do naszej kapliczki w dzisiejszych czasach. I też muszę powiedzieć, że prowadzimy taką księgę podziękowań, znaków, że na przykład podczas nawet ogłoszenia sanktuarium dokonywały się tutaj rzeczy nadzwyczajne. Bo dodajmy, że to jest nie tylko parafia świętej Marii Magdaleny, ale sanktuarium. Już sanktuarium jest, tak. Właśnie 3 lata temu, kiedy tutaj gościliśmy Radio Maria, ten jako zapowiedź. A teraz jeszcze tym bardziej, a też może... będą relikwie wniesione. Będą relikwie. Tutaj właśnie chylę czoła przed księdzem Jackiem, który nam to umożliwił, dopomógł. Ale to może jeszcze do tego wrócimy, bo mamy ten temat protestancki. I właśnie to rozprawienie się świętej Marii Magdalenie z schizmą, z protestantyzmem, to właśnie... Ja mam pewne podejrzenia w kontekście tego, co ksiądz profesor mówi o tej hierarchii, o tym wszystkim, ale to ksiądz profesor sam powie. Kochani Państwo, i tutaj obecni przyjaciele, i wszyscy Państwo przyjaciele przy radioodbiornikach w Polsce i cała Polonia umiłowana naszego narodu. Możemy sobie powiedzieć tak, wyjdźmy, pierwsza rzecz, to co powiedzieliśmy, że w protestanckim myśleniu każdy człowiek już jest częścią Boga. Więc jeżeli pytamy o to, kto umarł na krzyżu na Golgocie, to dla protestanta umarł Bóg. A dlaczego święta Maria Magdalena jest na Golgocie? Bo ona nie wierzy w to, że na krzyżu w Jezusie z Nazaretu umarł Bóg. Ale co więcej, w co jeszcze nie wierzy święta Maria Magdalena? Że na krzyżu, na Golgocie, w Jezusie z Nazaretu umarła dusza nieśmiertelna. Przecież z jakiego dziedzictwa wyrasta Maria Magdalena? Z dziedzictwa reszty Izraela. A co reszta Izraela przetrzymywała przez wieki w Starym Przymierzu? Bóg nie może być śmiertelny, bo nie byłby Bogiem. A zatem Bóg nie może umrzeć w Jezusie z Nazaretu. Co więcej, jaką wiarę i pewność rozumu ma reszta Izraela w Starym Przymierzu? Że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Że duch ludzki żyje po śmierci. Więc dlaczego Maria Magdalena jest na Golgocie? Bo ona jest pewna. Bóg nie umiera. Duch i dusza ludzka Jezusa nie umierają na krzyżu. Dlaczego Maria Magdalena jest przy grobie, kontempluje grób, ciało Pana Jezusa złożone do grobu? Dlatego, że ta pewność ją niesie, że Bóg nie umarł i że dusza ludzka Jezusa nie umarła. A co mówi protestantyzm? Kto umarł w Jezusie z Nazaretu? Bóg. A czy z człowieczeństwa Jezusa coś pozostało? Nic. Dlaczego? Bo protestantyzm, czyli luteranizm, kalwinizm i wszystkie pozostałe odłamy protestantyzmu
kogo chować. Ten ktoś, kogo pochowamy w ziemi, bezpowrotnie przemienia się w nicość. I tutaj to nowe życie. W co wierzy Maria Magdalena? Że ona będzie żyć. Że jest kontynuacja naszej tożsamości. Że śmierć nie zabiera nam wszystkiego. To już zresztą pogańska nauka w starożytnej Grecji nam to też potwierdziła z pozycji tylko rozumu. Więc widzimy, że tutaj dla narodu, który stał się przejściowo kalwińskim, bo oddziaływania protestantyzmu na Polskę były gigantyczne. Kochani Państwo, przecież tylko prymas łaski pozostał niezachwianie wierny doktrynie katolickiej. Gro duchowieństwa polskiego w okresie reformacji upadło. Mało tego, szereg biskupów rzymskokatolickich w Polsce na Sejmie w Piotrkowie Trybunalskim musiało składać te wyznania tych artykułów wiary, które stracili przez hołdowanie protestantyzmowi. I tutaj nasze tereny, o tym świadczy też włodarz naszych terenów, czyli rodzina Zamoyskich. Sam Zamoyski Jan przeszedł, tak jak różne rody arystokratyczne w Polsce, na kalwinizm tutaj, w tym przypadku. I został wysłany do takiego Hochburgu kalwinizmu, czyli do Strasburga, żeby się w kalwinizmie utwierdzić. Ale to jeszcze było przed objawieniami świętej Marii Magdaleny. Ale Jan Zamoyski tak coś przypuszczał, że coś mu się nie zgadzało z tym kalwinizmem. Więc przeniósł się na studia do Paryża. I jak zetknął się jeszcze bardziej z katolikami, bo Strasburg był prawie kalwiński, a Paryż już był przeważnie katolicki wówczas. I jak zobaczył, czym jest katolicyzm, to nie. Mówi, ja muszę zostać katolikiem. I został. I młodzież Uniwersytetu w Padwie wybrała Jana Zamoyskiego na rektora Uniwersytetu w Padwie. Bo taki był pasjonatem katolicyzmu. I przyjechał tutaj. I oczywiście już jako katolik rzymski. I założył to miasto Zamość. Ale nie dałby rady, nie dalibyśmy rady tutaj w tej rozprawie i nie sprostalibyśmy tutaj w naszych terenach wyzwaniu protestantyzmu, przeważnie w postaci kalwińskiej, gdyby nie ta pomoc z nieba. Bo święta Maria Magdalena uczy nas, na Golgocie nie umarł Bóg, jak twierdzą protestanci. Na Golgocie nie umarł duch ludzki Jezusa i dusza ludzka Jezusa, jak twierdzą protestanci. A zatem, co to oznacza? Że i Bóg żyje, i dusza ludzka żyje po śmierci. I w związku z tym my, katolicy, czcimy pozostałości cielesne człowieka. Dlaczego? Bo one w dniu ostatecznym zmartwychwstają. I my zachowamy tożsamość naszą także i po śmierci. Czyli jest o co walczyć, nie w dobrym, Bożym sensie. Jest tutaj to odnowienie życia, którego Pan Jezus dokonuje na krzyżu i przez złożenie do grobu i przez to swoje chwalebne, cudowne zmartwychwstanie i w niebowstąpienie. Po prostu przynosi nam nowe życie, ale nowe w sensie odnowienia naszej tożsamości. Że każdy z nas będzie zmartwychwstawał, a nie to, że ze śmiercią kończy się ten oto człowiek i on, i ten rzekomy niebiański nic nie będzie z tym ziemskim mieć wspólnego. Ja proponuję, zaraz powiemy też o samym objawieniu, bo ten moment, skoro tutaj doszliśmy do tych motywów objawienia też świętej Marii Magdaleny, więc jak to wyglądało, powiedzmy. Przypomnę tylko jeszcze numery 84-686-74-75 i 84-686-74-76. Odbierzmy już pierwszy telefon. Bardzo proszę, halo. Proszę, czy można na audycję się dołączyć? Jesteśmy na antenie, prosimy. Niech będzie pokój.
jak pani na imię? Maria. Też Maria. Pięknie, też Maria. Bardzo dziękuję pani Mario. Pozdrawiamy i teraz od razu w liście. No więc tak, ja może odpowiem na pierwsze pytanie, potem mój kolega na drugie, bo kilka pytań pani Mario pani zadała. I to nie są tylko dwa pytania, przynajmniej trzy albo cztery, ale już pierwszy. No oczywiście Maria Magdalena pochodziła z Betanii. My mamy oczywiście Marię z Betanii, ale to jest Maria z Betanii, siostra Marty i Łazarza, a Betania, proszę pani, to jest miejscowość położona w pobliżu Jerozolimy, tak mówiąc kolokwialnie na siagę, jakby pani przez wzgórze Oliwne przeszła. Teraz się nie da, gdyby pani była w Ziemi Świętej, ponieważ przez ten mur pokoju niestety odgrodzili Izraelici, Żydzi, powiedzmy, dojazd i przejście do Betanii, więc trzeba zjechać w kierunku Jerycha, objechać całe wzgórze wschodnie, prawda, i dopiero jechać do Betanii, więc to troszeczkę zajmuje jednak miejsca. Ale na pewno Maria Magdalena, moja droga, nie była Marią z Betanii, więc tutaj jest pomyłka, którą mogła pani dostrzec w niektórych tekstach literackich, także w wypowiedziach niestety, ale w ojców Kościoła Zachodniego, bo te pewne błędy nałożenia się jej postaci, one po prostu skumulowały się i z tej Marii Magdaleny w zasadzie tak były trzy Marie, o których za chwilę powie kolega, ale ja tylko się zajmę jeszcze topografią. Więc proszę pani, Maria pochodziła z Magdali, a Magdala to jest miejscowość portowa. Dzisiaj jak pani wybierze się, serdecznie panią zachęcam, to ja sam panią tam zaprowadzę, nad brzegiem Jeziora Galilejskiego i tam jest miejsce portowe, już w tej chwili odkopane, i tam była Magdala. To jest mniej więcej w połowie drogi z Tyberiady do Kafarnaum. I to jest na zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego. Magdala. Dlaczego z Magdali? Proszę zobaczyć, że nawet Maria Magdalena. Maria, było to imię bardzo popularne. Natomiast Magdalena, zresztą święty Łukasz bardzo ładnie to wyjaśnia, prawda? Maria zwana Magdaleną, czyli Maria pochodząca z Magdali. A więc myślę, że się już troszeczkę wyjaśniło i na pewno nie była Marią z Betanii, ale Maria Magdalena pochodziła z Galilei, bo Betania jest, proszę pani, jeszcze wracając tak geograficznie, w Judei, czyli na południu Izraela. Gdybyśmy patrzyli tak na mapę, to bardzo ładnie pani sobie to zobaczy, prawda? Natomiast Maria Magdalena pochodziła z Galilei nad jeziorem galilejskim, z Magdali. A propos tej Magdali, jeszcze zanim przejdę do tych kilku Marii, to sama nazwa też wskazuje, że to jest miasto portowe, bo Magdala, jedno z tłumaczeń, to jest wieża ryb. Tak. Tak, a przecież w Judei no, nie za bardzo jest gdzie łowić. Hebrajskie pojęcie, które przetrwało, jak kolega zaznaczył, Migdal, właśnie jest tłumaczone jako wieża, prawda? Natomiast w tekstach aramejskich mamy jeszcze Migdal Lania, czyli wieża solonych ryb, prawda? Albo wieża ryb. Ponieważ Magdala słynęła, i to jest dzisiaj udokumentowane już archeologicznie, bo odkrytym choćby portem, bardzo potężnym portem, który można już zobaczyć już w zarysie, i świadczącym o tym, że jednym z wielkich zadań i sławy Magdali była suszona ryba, pani Mario, czyli bardzo dobra ryba, którą nawet, jak spiszą Rzymianie, no, czuli cesarze na stołach, powiedzmy, rzymskich. Więc tutaj mam się bardzo ładnie to wyjaśnia. Czyli Maria Magdalena nie jest Marią z Betanii. Kim jeszcze nie jest? Pozwolę koledze. Nie jest także tą jawną grzesznicą, która swoimi łzami obmywała stopy Pana Jezusa. W ogóle skąd się wzięło to takie skumulowanie trzech Marii w jednej Marii? To jest od papieża Grzegorza I. On kiedyś powiedział taką homilię, w której połączył te trzy kobiety. Marię z Betanii, Marię z Magdali i tę jawną grzesznicę, która myje Jezusowi stopy swoimi łzami i włosami je ociera. Ale właśnie, bo to jeszcze nie wybrzmiało dzisiaj w naszej audycji, żeby to odkłamać, prawda, żeby te trzy postacie roz... Z tym, że tu jeszcze, jeśli można, z tym zderzeniem, dlaczego właśnie Maria Magdalena i jawna grzesznica? Tutaj niestety, ale troszeczkę pomogło papieżowi to zestawienie bliskości tekstów. Otóż, drodzy Państwo, jak otworzycie sobie trzecią Ewangelię,
to w 7 rozdziale, w jego zakończeniu jest właśnie opisana, jak Pan Jezus mówi o daruje jawną grzesznicę, o kobiecie, która bardzo, bardzo grzeszyła. I dlatego kończy się ta perykopa i rozpoczyna się 8 rozdział Ewangelii właśnie Łukaszowej, która opisuje, że za Jezusem w Galilei szły m.in. Maria Magdalena, Joanna, żona Chuzy, prawda, i Joanna, która powiedzmy, które zostały uwolnione od złych duchów i dolegliwości albo chorób. Jest jeszcze jedna rzecz. Nie ma podstaw biblijnych, droga Pani Maria i wszyscy radiosłuchacze, że Maria Magdalena była po prostu kobietą lekkich obyczajów, była grzesznicą. To określenie siedmiu uwolnił ją, czy wyrzucił z niej siedem duchów, jest bardzo różnie interpretowane od czasów najdawniejszych tradycji do współczesności. Mamy epilepsję, prawda, oczywiście tutaj jest wpływ demona, czyli opętanie, halucynacje. Bardzo mi się podoba interpretacja starszego naszego kolega, księdza profesora Jelonka, który tak dyskutując jeszcze właśnie tutaj w Lwowie na wykładach, przywołał taką koncepcję i mówił tak, że co to było to jej uwolnienie, to uwolnienie tej Marii, z czego ją tak Pan Jezus uwolnił. Na pewno była to pewna dolegliwość, która jak gdyby zatracała jej tożsamość, przeszkadzała jej w takim normalnym funkcjonowaniu. I tutaj trzeba powiedzieć też kontekst nowotestamentalny, że w tamtej tradycji, w tamtej kulturze ludzie, którzy zachowywali się troszeczkę inaczej, albo w jakiś sposób naprowadzali na inne myślenie tych, którzy ich obserwowali, od razu byli klasyfikowani w większości jako ci, których opętał szatan. Natomiast tutaj nie ma nigdzie w Ewangelii powiedziane, że Maria Magdalena była jawną grzesznicą, prawda? Że była tą właśnie, z którą ją utożsamiono. Natomiast a fakt, że ją Pan Jezus, właśnie to, co ksiądz profesor powiedział, ten fakt, że ją Jezus uwolnił od tych siedmiu duchów, pozwolił jej na tą wierną wdzięczność, na tą miłość, którą pokazywała, idąc za Jezusem przez Galileę, aż do Jerozolimy, czyli do Judei, na rękę, potem śmierć, pogrzeb, no i wreszcie cudowne spotkanie, które jak gdyby wynagradzało jej tą wierność i to trwanie przy Jezusie. Czyli Maria pochodziła z Magdali, to nie jest Maria z Betanii, siostra Łazarza i Marty, i nie jest to jawną grzesznicą. Panie, ojciec wszystko zrozumiał, to jest naprawdę fantastyczne. Ale ja myślę, że drodzy Państwo, w ten sposób odkłamaliśmy Marię Magdalenę, bo do dzisiaj, jak Państwo sobie wezmą nawet najnowsze opracowania współczesnych artystów, którzy w oparciu o swój obraz artystyczny i wizje pewne narosłych wokół Marii Magdaleny wyobrażeń, to ciągle ją malują właśnie w takich obrazach. Nasi prelegenci, proszę Państwa, obok tego, że są znakomitymi znawcami tematu, to są jeszcze świetnymi gawędziarzami. A ja muszę też patrzeć na czas i jakoś starać się tutaj te wystąpienia naszych gości, no niestety jakoś tak skracać, ale bardzo żałuję. Niemniej jednak patrzę też na konsoletę, a tam świecą się światła, które mówią, mamy telefon. Bardzo proszę, halo. Niech będzie pochwalony Chrystus Maria za przeciwnika. Teraz i zawsze. Krystyna z Kulu się kłania, pozdrawia wszystkie osoby, szczególnie księdza profesora. Chciałam tylko dopowiedzieć, w myśl tego, co usłyszałam, przypomniałam sobie wielką troskę świętej pamięci księdza profesora Nagiego. Właśnie na temat tego okresu Chrystofanii prosił, żeby się nad tym zastanawiać, dlaczego Pan Jezus się objawił i dlaczego akurat Marię Magdalenę tu wypukle uczynił apostołką. Przecież to jest najważniejsze, z czym Pan Jezus się do niej zwrócił. Wstępuje do Ojca, wstępuje do Ojca mego i Ojca waszego. To jest tak po prostu tutaj potrzebne, tak dla nas to jest istotne, że wracając, prawda, do czasów, kiedy szatan, ojciec kłamstwa, opętał naszą Ewę, tu okazał Chrystus swoją misję mesjańską, że wybawia tę od
Krystyno, z Panem Bogiem, ksiądz profesor został powołany. Bardzo dziękujemy Pani Krysi i pozdrawiamy też naszą Alma Mater KUL. I też obchodzi stulecie, tak jak nasza Rzeczpospolita Polska po odzyskaniu niepodległości. Więc to bardzo ciekawe wskazanie, nieprawdaż? Dla biblistów też, że Pan Jezus z jednej strony potwierdza wiarę Magdaleny, która wierzy w Niego jako Boga i prawdziwego człowieka, a jednocześnie ożywia tę wiarę, bo Pan Jezus jest świadom, że ta wiara Magdaleny w Jego bóstwo przez krzyż została jakoś, no nie powiem, na pewno nie wykasowana, bo Maria Magdalena jest świadkiem wiary, czyli podtrzymuj. Ale przecież wiemy, że dla samych apostołów, jakim wstrząsem była Golgota dla wiary apostołów w bóstwo Jezus. I teraz Jezus mówi centralne słowa, nieprawdaż, z pozycji takiej biblijnej. Jeżeli mówi mój ojciec mój, to znaczy, że potwierdza, że jest Synem Bożym. I ojciec wasz, to znaczy, że w różnym sensie, a jeżeli do Boga mojego, to Pan Jezus, wiemy, że są różne wypowiedzi ego eimi, czyli takie, gdzie Jezus mówi ja jestem, to wtedy mówi jako Bóg, ale są wypowiedzi, kiedy Pan Jezus mówi jako człowiek, że na przykład nie wiem, kiedy będzie dzień ostateczny, a ktoś by powiedział, no to Pan Jezus nie jest Bogiem, bo nie ma wszechwiedzy. Pan Jezus jest Bogiem, tylko że nie zawsze korzysta ze swojej boskiej natury we wszystkich wypowiedziach. I dlatego tutaj to wskazanie, te dwa pojęcia. Ojciec mój, idę do ojca mojego, ojca. Powiedz Magdaleno, bądź pewna, innymi słowy. Pan Jezus mówi, to w co wierzyłaś, wierz dalej. Ale teraz już masz tę pewność, że ponieważ ja pokonałem śmierć i ta śmierć ciała mojego została przezwyciężona, dlatego idź i mów tę centralną prawdę. Jestem Bogiem, Synem Bożym, jestem prawdziwym człowiekiem i powracam. Ale teraz już powraca i co się fenomenalnego dla myślenia, dla rozumu ludzkiego dzieje i dla naszego życia wiecznego, co się fascynującego dzieje? Natura ludzka Jezusa w akcie wniebowstąpienia wstępuje do wewnętrznego życia Trójcy Przenoświętej. To było, kochani Państwo, dla wszystkich systemów myślowych starożytnego świata. Takim objawieniem nikt nie myślał, że w naturze i duchowej, i cielesnej może stanąć przed obliczem Bożym i może Boga oglądać. Geniusz geniuszy. A dla protestantyzmu, ponieważ ten kontekst tutaj, tych ziem, ale nie tylko, ówczesna Rzeczpospolita, przecież Rzeczpospolita stała na krawędzi protestantyzmu, czyli załamania się naszej wiary katolickiej właśnie w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa i w człowieczeństwo, w Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa. I oto właśnie Święta Maria Magdalena, uważam, rzeczywiście i im bardziej tutaj ksiądz Witold mnie zaprasza, że Tadeuszu przyjedź do Sanktorium Świętej Marii Magdaleny, to byś się jako filozof wreszcie uświęcił. I rzeczywiście dziękuję księdzu Witoldowi, bo za każdym razem czuję, że coraz bardziej się uświęcą. Ale to było takie genialne dla tych ziem, że objawia się ta, która była pierwszym świadkiem krzyża. Tak, jeszcze może dodam, proszę tutaj. Wytłumaczyliśmy, kim naprawdę była w naszym kościele, właśnie jak to ksiądz Krystian powiedział, zaczęło się od Grzegorza Wielkiego, od jednego z kazań, ale na przykład w kościele wschodnim tam nie było nigdy żadnej wątpliwości cienia. Ona była tam nazywana apostołką apostołów, święta Maria Magdalena równa apostołom, czyli była wielka święta od samego początku i tak samo była posłana, szła, nauczała o Chrystusie. Jest wiele legend, no, które można by tu przytoczyć, ale to czasu nie braknie. Szła na przykład do Rzymu, jedna z legend mówi tam, nawracając cesarza, oczywiście nic nie osiągając, Tyberiusza, wręczając mu czerwone jajko jako znak życia, ale i też śmierci, który Chrystus pokonał. Później jako wierna uczennica wraca do Efezu, do świętego Jana i tam właśnie i do matki
Boży jest do końca z Matką Bożą. To są właśnie, można powiedzieć, te fakty, które dotarły do naszych czasów. I przy świętym Janie jest i tam umiera, w Efezie pochowana. Z Efezu do Konstantynopola zostają przeniesione relikwie. I z Konstantynopola już krzyżowcy przywożą część tych relikwii. I później ksiądz Jacek przywozi do Tyrolaja. No, no to trochę jesteśmy. Musiałem dojść do tego momentu, gdzie już zbliża się ten moment wprowadzenia świętych relikwii do, ja chciałem do naszych aktów. No to będzie od razu 12 maja o godzinie 12 ksiądz ordynariusz biskup Marian Rojek wprowadzi uroczyście relikwie do naszego sanktuarium. Zapraszam już teraz, bo później mogę zapomnieć. Ale wędrując jeszcze wypowiedź księdza profesora, dla mnie te objawienia tutaj konkretnie dla Marii Magdaleny, konkretnie tu w Dniu Koraju, są po prostu jeszcze jednym takim aktem pieczętującym autentyczność, historyczność jej postaci, wybraństwa przez Pana Jezusa i mocy w obcowaniu świętych, że przez jej wstawiennictwo dokonują się tutaj dzieła Boga, których przecież Bóg dokonywał idąc przez ziemię. I to jest najpiękniejsze. Ja myślę, że to jest największy, najbardziej mocny argument przekonujący o prawdziwości historii, wiary tej postaci. No i wielka łaska i dar dla tych ziem polskich. To jest przede wszystkim, bo to, co ksiądz Kustosz zaznaczył, już nazywam księdza Witolda Kustoszem, bo już jest osiem, czekają, żeby je wprowadzić. I już randka Kustosza wzrasta. Ale proszę zobaczyć, że to, co powiedzieliśmy, też zostało powiedziane. No, w świecie nie słyszymy, żeby były cuda dokonane przez wstawiennictwo świętej Marii Magdaleny. Więc też ta Polska i polskie rozpocze ma tutaj w tym względzie naprawdę no, niesamowitą siłę i przesłanie, że jest była potrzebna. Istnieje głód na dzisiaj. I jeżeli wolno mi tylko dodać tę kropkę nad i, że proszę zobaczyć, że doszło do przezwyciężenia potopu szwedzkiego. A co to jest potop szwedzki? O tym się nie mówi, to tylko się mówi potop szwedzki. A to przecież jest potop protestantyzmu. I proszę zobaczyć, czy mielibyśmy zwycięstwo w potopie szwedzkim nad protestantyzmem w katolickiej Polsce, gdyby nie objawienia świętej Marii Magdaleny? Warto sobie to pytanie postawić. Konfederacja też obiecała, też przecież nasze tereny. Mamy telefon. Proszę bardzo, halo. Szczęść Boże, ja na linię się chciałem dodzwonić. Cześć, Jan z Lubuskiego. Jesteśmy księże Janie, słuchamy. Tak? Tak. Z Lubuskiego, Chrystus Rezurekcji. Z Lubuskiego pozdrawia ksiądz Jan księdza Batyckiego i studiów. Otóż ja w kwestii świadków zmartwychwstania. Stricte nikt nie był świadkiem zmartwychwstania. Maria Magdalena była świadkiem zmartwychwstałego. O tym mówił ksiądz, profesor, ojciec Langhammer, 30 lat temu pamiętam na spowiedź. Niemniej jednak my możemy dzisiaj być świadkami zmartwychwstania. Właśnie w tej kwestii, bo było kilka razy poruszone to, że ona jest świadkiem, Maria Magdalena jest świadkiem zmartwychwstania. No, jako reprezentacja poznawcza, jako zmartwychwstanie, termin jest nieadekwatny do tego. Nie była świadkiem zmartwychwstania, bo nikt nie był, bo chyba, że żołnierze, prawda? Natomiast była świadkiem zmartwychwstania. No to tylko chciałem dodać, tylko tyle. Dziękuję. Wiemy, księże Janie. Staraliśmy się, księże Janie, stale mówić. Zdaje się, że nawet jeżeli gdzieś tam coś padło, ale staraliśmy się podkreślać świadek śmierci Pana Jezusa, świadek Pana Jezusa zmartwychwstałego, złożenia do grobu. Tak, w tym duchu. Dobrze, że aż miał. A dlaczego powiedzenie jest na pewno właściwe, prawda? Dlaczego, drogi księże Januszu, nie? Janie. Dlaczego, księże Janie i drodzy państwo, Magdalena nie mogła być świadkiem zmartwychwstania? Ponieważ nie miała takiej zmysłowości, która by jej pozwoliła zobaczyć ten akt.
Człowiek nie może, ten ziemski, nawet jeżeli jest w stanie łaski oświęcającej, nie może zobaczyć faktu zmartwychwstania, tak jak nikt z nas nie widział, także nawet apostołowie. Oni nie widzieli bóstwa Jezusa Chrystusa. Tak jak księże Janie. Przecież jak ja bym zapytał, a czy ksiądz Jan widział kiedyś swoją duszę? Nasza zmysłowość nie jest zdolna do tego, żeby widzieć nawet własną duszę, czy własnego ducha, czy własny rozum, pamięć, wolną wolę. A pomimo tego mamy pewność poznania, że rozum w człowieku istnieje, chociaż my go nie widzimy. I w tym sensie, oczywiście zawsze pamiętając o tym, że jeżeli nawet używamy pojęcia świadek zmartwychwstania, to księże Januszu, proszę, ja nie proszę być spokojnym w tym duchu, w prawdziwym katolickim sensie. Prosimy, Radio Maria, halo? Halo? Bardzo proszę. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Mówi Paweł w sesji polskiej w Świecie Boże wszystkim zebranym studiu. Ja chciałem się podzielić swoim, nieudolnym spojrzeniem na tę sprawę. Otóż dla mnie kluczem do zrozumienia trudnych spraw w historii zbawienia jest miłość. Na pewno znamy gdzieś, w której są słowa miłość i wszystko wyjaśniła. I to cudowne działanie miłości, jak mówi Pismo Święte, powoduje, że miłość usuwa wszelki lęk. Jeżeli bowiem umysł jest skrępowany lękiem, nie potrafi dokonywać prawdziwej oceny rzeczywistości, czyli inaczej mówiąc, nie ma relacji z prawdą. Jest takie zdanie z księdza Jeremiasza, kiedy Bóg przestrzega proroka przed lękiem. Mówi do niego słowa, nie lękaj się, bo napełnię cię twoim lękiem. To jest bardzo groźny przeciwnik. Żeby pozbyć się tego prześladowcy, którym jest lęk, wystarczy poznać, a dokładnie zasilać się miłość w udarce. Czyli konkludując, dlatego Maria Magdalena objawiła się w tej okolicy, aby przynieść przesłanie miłości i prawdy. O czymże byłaby miłość bez prawdy, jak powiedział Jan Paweł II. Jako więc wybrana do miejsca prawdy, umiała ona właściwie ocenić to, co zdarzyło się na Kalwarii, a jednocześnie została wyróżniona w momencie zmartwychwstania. Z mojej strony wszystko. Dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję, Panie Pawle. Szczęść Boże. Syntetyczna wypowiedź. Trochę tak, Państwo tego nie słyszeli, bo nie mieli okazji jeść zresztą pysznej kolacji Książę Kustoszu, ale tu z księdzem profesorem miałem okazję też zamienić, co właśnie o lęku też mówiliśmy, księże profesorze, jak ten lęk jest postrzegany i tutaj też ten kontekst. Człowiek jest istotą duchowo-cielesną i skąd wyrasta lęk? Przede wszystkim lęk wyrasta z tej sfery dążeniowej, a więc od strony ciała naszego, bo my mamy różne płaszczyzny i tę wegetatywną, i tę sensytywną, czyli zmysłową. I właśnie męstwo to jest taka cnota ducha, która utrzymuje nasze ciało w świetnej kondycji, żeby było narzędziem ducha. A lęk to jest niebezpieczeństwo ze strony naszej cielesności. I ono może tak dalece sięgać, że może paraliżować naszą sferę i poznania, i woli. Czyli co to znaczy? Że nawet jeżeli człowiek pozna prawdę, ale jest lękliwy, czyli boi się swojej cielesności, czy cielesności drugiego, czy nie mówiąc o złym duchu, no to wtedy on nie wypowie tej prawdy. Tak jak Maria Magdalena mówi, idźcie. Zobaczcie, pusty grób, Pan Jezus zmartwychwstał. A apostołowie mówią, co ty mówisz? Byli, jak ewangeliści relacjonują, zalęknieni. Dlaczego? Bo nie byli w sensie takim merytorycznym uduchowieni, czyli przeniknięci duchem Boga, Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego, to w porządku nadprzyrodzonym, a w porządku przyrodzonym ich rozum nie był wolny od tych, od strachu na przykład przed przeciwnikami Jezusa i nie umieli zapanować w swoim
dzwoni człowieka na konfrontację, który ktoś powiedział, że Pan Bóg najbardziej zaryzykował, dając człowiekowi wolną wolę. Jest to, wiesz, chyba problem i ta konfrontacja, prawda, tej naszej jednak wolnej woli i woli Boga, prawda? I teraz jeszcze konkretne pytanie do sanktuarium. Rozumiem, że dzień odpustu jest 22 lipca, tak? Bo wspomnienie świętej Marii Magdaleny. Tak jest, i w sobie jest 22 lipca. Tak? I jeśli chodzi o te relikwie, o autentyczność, przepraszam, tak się dopytuję, ale czy to jest jakby rozmowy? Bo jeśli rzeczywiście są autentyczne, czy to jest tak, że jest coś symboliczne, bo to może nie jest tak bardzo ważne, ale pozdrawiam serdecznie z Bogiem. Dziękujemy Pani Anko, z Panem Bogiem. Najpierw relikwie, a później ksiądz. Tak, ja myślę, że odpowiadam Pani Annie, ponieważ no tak się złożyło właśnie historycznie, można to powiedzieć, że mam jakiś swój udział w tym, że właśnie relikwie Pani Anno udokumentowane, zapieczętowane i potwierdzone. I myślę, że jak Pani Anno... Opieramy się na świadectwie innych i Pani doskonale wie, że im świadectwo starsze, stara zasada, tym bardziej wiarygodne, prawda? I skoro my mamy potwierdzoną relikwię z Mediolanu, z katedry świętego Karola Borromeusza i wszystko świadczy o wiarygodności tych relikwii, to jesteśmy bardzo spokojni, a niewykluczony Pani Aniu, że jeśli przyjdą relikwie i zaczną się dziać cuda, co głęboko wierzymy, przez wstawiennictwo świętej Marii Magdaleny, to z pewnością i Pani, i wielu innych słuchaczy wątpliwości z pewnością będą rozwiane. Ja głęboko w to wierzę. Ksiądz profesor, teraz wola Boża, wola człowieka. Więc drodzy Państwo, żeby zrozumieć, jaki plan człowiek w swojej wolności powinien mieć na życie i powołanie, to trzeba zrozumieć rzeczywiście istotę generalnie woli Bożej. Czym jest wola Boża? To, co Pan Paweł z Płocka powiedział i z tego, co słyszę z wypowiedzi Pana Pawła, to musi być bardzo wyedukowany duch, także w sensie religijnym i nie tylko. Bo wola Boga to jest odwieczna miłość, ale wola Boga to jest odwieczny plan dla całego stworzenia. Pani Joasia, tak? Ostatni przewodnik, Pani Anna? Pani Anna, tak. Pani Aniu, odwieczny plan boski to jest taki plan doskonały, że to jest plan dla każdego atomu we wszechświecie. To nie jest tylko plan dla nas.
naszej, na przykład wolności, czy tylko sfery ducha. Ale jeżeli my sobie uświadomimy, jak funkcjonuje organizm ludzki jeden w człowieku, który jest złożony z milionów komórek, czyli co to oznacza, że geniusz bytu, który jest powołany do istnienia przez Boga, wedle jego odwiecznego planu, po prostu nas całkowicie zdumiewa, jak Maria Magdalena była zdumiona faktem zmartwychwstania Pana Jezusa. I dlatego, kiedy mówimy, że wola ludzka jest, ja to nazywam, ustawiona, ukształtowana, kiedy całkowicie decyduje się w swojej wolności na przyjęcie planu, nawet w najdrobniejszych szczegółach, dla swojego istnienia, bycia człowiekiem, bycia człowiekiem, który ma konkretne powołanie, pełnienie swojej misji w tym świecie. Na tym polega geniusz świątobliwej woli człowieka, że człowiek nie ma nic, co chciałby mieć jako swojego, tak, że on chce to mieć. Co to znaczy to nasze chcenie? To jest ingerencja w odwieczny plan Boga. A czego powinien chcieć człowiek Boży, tak jak Maria Magdalena? Ona chce tylko tego planu, który ma Bóg, który przez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jej staje się jej udziałem. To jest geniusz. I wtedy można mówić, że taka wola jest wolą miłującą i Boga, i człowieka. Na koniec jeszcze trzeba powiedzieć o samym objawieniu. Jeszcze jak się Maria Magdalena objawiła? To ksiądz Kustosz. Może krótko, bo już czasu jest niewiele, ale chciałbym właśnie przypomnieć to, co już w kościele wyraziłem. To wydarzenie sprzed 400 lat, gdzie usłyszano przedziwne bicie dzwonów w puszczy, Solskiej, tak, od miejscowości, która się tutaj nieopodal znajduje. Ojcze Darku i drodzy Państwo, to miejsce było poza miasteczkiem Wiłga. Tak. Zupełne pustkowie. Tutaj, gdzie znajdujemy się, było wzgórze nazywane wzgórzem czosnkowym. Całkowite bezludzie. I tutaj ludzie przychodzili po prostu do lasu, coś uzbierać, zarobić na życie, aby przeżyć. No i któregoś dnia przyszedł tutaj z niedalekiej soli partnik i właśnie usłyszał głos, przedziwny głos orędzia. I to orędzie przekazał: idź człowiecze i opowiedz o tym cudownym miejscu, aby miano je we czci i oddawano chwałę Bogu i świętej Marii Magdaleny. I od tego właśnie wszystko się zaczęło. Lud zaczął tutaj przychodzić, postawiono krzyż. Nieopodal rezydował pustelnik Wojciech, który tutaj się sprowadził, mieszkał, gdzie przychodzili, modlili się, powstała kapliczka i zaczęły dziać się rzeczy nadzwyczajne. Te nadzwyczajne rzeczy zauważyli też właściciele tych ziem. Ordynacja zamojskich sprowadziła tutaj franciszkanów, którzy zaczęli pracować i poprzez te znaki, o których tutaj mówiliśmy, wiele, zaczęły się dziać rzeczy Boże. Plan Boży został realizowany właśnie za pośrednictwem świętej Marii Magdaleny. Myślę, że te znaki będą dzisiaj. A czy coś z tym miejscem takiego dla pielgrzymów jest związane? Tak, jest dosłownie to miejsce. No, niektórzy kwestionują, tak jak właśnie wiele rzeczy historycznych i dalsza historia, tym trudno zlokalizować, czy to było dosłownie w tym miejscu, czy 100 metrów dalej. No nieważne, było to tutaj. Tutaj stoi kapliczka, tutaj jest cudowna woda, która przyczynia się do uzdrowienia z wielu chorób. Nie ma dnia, gdyby ktoś nie przychodzi po klucze i prosi, proszę księdza czy do sióstr, my chcemy nabrać wodę i zanieść się chorej osobie. A ta woda skąd się wzięła i dlaczego jest? No woda tu jest potężna studnia, już prastara, prawda? W tej samej kapliczce, my troszkę zmodernizowali, że już łatwiej można nabierać, żeby ta woda się nie brudziła, jest ona badana, nigdy nie była ta studnia czyszczona, też o dziwo, nie ma tam żadnych bakterii, jest bardzo wysoko zmineralizowana.
używania, używania tej wody, po prostu polewania tej rany, polewania tego, tego wrzodu, to wszystko znika. Żadne właśnie, żadne lekarze nie pomogły. Jedni powiedzą cud, nie powiedzą, no, może woda.